Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, drodzy bracia w prezbiteracie, wielce szanowni panie, panowie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, a także służb mundurowych, drodzy siostry, bracia, zwłaszcza wy, drodzy młodzi przyjaciele, którzy zebraliście się dzisiaj w tej szczególnej świątyni poświęconej świętemu Janowi Pawłowi II, by dziękować wspólnie Panu Bogu za wielki dar Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce dokładnie rok temu tutaj w Krakowie. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Kiedy w 1989 roku Polska zaczęła zrzucać jarzmo systemu totalitarnego, komunistycznego, razem z tym odzyskiwaniem wolności, zaczęto lansować w naszym społeczeństwie hasło "Rób ta, co chceta", jako przejaw największego wyzwolenia i jako szczyt ludzkiej wolności. Rób ta, co chceta. Jan Paweł II doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo destrukcyjne jest to hasło. Jak niszczy ono ludzkiego ducha. Jak prowadzi do kolejnego zniewolenia. I dlatego, kiedy w 1991 roku przybył do naszej ojczyzny po raz kolejny jako papież, ale po raz pierwszy do kraju, który zaczynał oddychać wolnością, zrzucając pęta zniewolenia i zewnętrznego, i wewnętrznego. Odbywał pielgrzymkę po naszej ziemi, przypominając o wartości, o ważkości dekalogu. Bo tylko przykazania Boże mogą w pełni zagwarantować wolność, zarówno osobistą, każdej i każdego z nas, jak i naszych wspólnot rodzinnych, społecznych, narodowych, także wolność w wymiarze państwa polskiego. I tę prawdę, by budować na Chrystusie, by w Nim widzieć najbardziej podstawowy punkt odniesienia do budowania własnej człowieczej tożsamości. Tę prawdę powtórzył Ojciec Święty, kiedy spotkał się z młodzieżą w Częstochowie. Był to pierwszy Światowy Dzień Młodzieży w Polsce, która wtedy otwierała się na gości i z zachodu, i wschodu, okazując im wszystkim głębię swojej wiary, pragnienie budowania na Chrystusie, związania z Kościołem, który jest przecież tym Bożym Królestwem, który Chrystus ustanowił dla nas i dla naszego zbawienia i które pełnię swoją osiągnie w niebiańskim Jeruzalem. Od tamtego Światowego Dnia Młodzieży minęło 25 lat. Całe ćwierćwiecze naznaczone kolejnymi wyzwaniami, także w wymiarze duchowym. Jakże głęboko wyraził to, co się dzieje aktualnie z nami, stosunkowo niedawno, wybitny teolog,
ale także publicysta, ojciec profesor Dariusz Kowalczyk, dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Pisząc, że obecnie jesteśmy poddawani presji kolejnego totalitaryzmu, bardziej perfidnego i bardziej wyrachowanego niż te poprzednie. Totalitaryzmu, który chce budować nowy społeczny ład światowy w wymiarze geopolitycznym, tworząc zupełnie nową wizję człowieka. Wizję, która przeczy w gruncie rzeczy temu, do czego człowieka powołał sam Pan Bóg, Stwórca. I ojciec profesor mówi, że tę istotę nowego totalitaryzmu liberalnego można sprowadzić do obrazu człowieka, któremu proponuje się całkowitą wolność, a właściwie całkowitą dowolność w odniesieniu do tego, co może i nawet powinien czynić i co się wiąże z tym obrazem człowieczeństwa, od pasa w dół. Natomiast to, co się ma dziać z człowiekiem od pasa w górę, to branie, przejmowanie haseł, które w gruncie rzeczy tworzą zespół dogmatów składających się na tak zwaną polityczną poprawność. Dogmatów, które mówią, do prawa kobiet należy aborcja. Do prawa człowieka należy eutanazja, także dzieci. Do prawa ludzi należy to, aby przyjmować potulnie wyroki płynące z nowych ośrodków politycznej władzy. I ten obraz, sączony nieustannie, w najrozmaitszy sposób do naszych serc i umysłów, ten właśnie obraz współczesnego człowieka zakwestionował w sposób radykalny ojciec święty Franciszek, kiedy rok temu na Campus Misericordiae w Brzegach koło Wieliczki mówił, że trzeba zejść z kanapy. Trzeba zerwać z tym stylem życia, które w gruncie rzeczy jest wewnętrznym paraliżem, które jest biernym przejmowaniem haseł i doktryn w ten sposób, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy zniewalani. Jakże tu nie wspomnieć przenikliwego zdania Fiodora Dostojewskiego z jego braci Karamazow, a zwłaszcza tego stwierdzenia z wielkiej mowy wielkiego inkwizytora, który przechwalał się, mówiąc, że myśmy tego dokonali, mówiąc człowiekowi, że jest całkowicie wolny, a w gruncie rzeczy jest całkowicie od nas zależny. Trzeba zejść z kanapy, by nie podlegać dalszemu procesowi letargu, w którym możemy się znaleźć i co gorsza, odkryć, że ten letarg to jest nasze szczęście. Trzeba zejść z kanapy, by iść za Chrystusem. A to wymaga właśnie tej jednoznacznej decyzji, dość z tym dotychczasowym stylem życia, myślenia i postępowania.
Dość z tym stylem w imię wolności, którą daje nam Chrystus. Jakże wymownie mówią o tym dzisiejsze przypowieści, fragment mowy Chrystusa przekazanej nam w Ewangelii świętego Mateusza. Najpierw te dwie przypowieści o skarbie i perle, które mówią o tym, że naraz w perspektywie życia pojawia się jakaś nowa wartość. Wielki skarb. Wspaniała perła. Dla których to odkryć, dla których to wartości warto zaryzykować i iść, jak to często się nieraz mówi, wabank, na całość. Ten, który odkrył skarb, sprzedał wszystko, co miał, by mógł mieć pieniądze na zakup tego pola, gdzie ów skarb się znajdował. Ten, który dostrzegł piękno wspaniałej perły, sprzedał wszystkie, które dotychczas stanowiły jego własność, by posiąść ją, jedną, jedyną, ale jakże wspaniałą. Chrystus domaga się od nas takiego ryzyka, takiej gotowości, by porzucić to wszystko, co jawiło się jako szczęście i zrozumieć, co szczęściem wcale nie było. To była jedynie iluzja, której poddawaliśmy się mniej lub bardziej bezwiednie. I stąd słowa Ojca Świętego Franciszka, które aż proszą się, by je dzisiaj w świetle tych dwóch przypowieści przytoczyć. Moi przyjaciele, mówił papież, Pan Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze poza. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi. Trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się w ogóle nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś. Po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty. Drogach nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. I trzecia przypowieść, jakże bardzo ważna w świetle tego, co rozważamy. O sieci zarzuconej w morze, która zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Ale kiedy sieć jest wyciągnięta na brzeg, trzeba dokonać selekcji. Selekcji według miary dobra i zła. Jak mówił Pan Jezus, gdy sieć się napełniła, rybacy wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre ryby zebrali do naczynia, a złe odrzucili. Trzeba nam tej mądrości, która pozwala oceniać to, co jest prawdziwie dobre, a odrzucać jednocześnie to, co jawi się złe. A o tym, co jest dobre i co naprawdę jest złe, w sposób przecież jednoznaczny, mówi Pan Jezus w swojej Ewangelii. Jeżeli zależy nam na tym, by owoce Światowych Dni Młodzieży z ubiegłego roku przynosiły trwałe i dobre owoce, potrzeba nam właśnie tej gotowości do ryzyka
by pójść za Chrystusem zdecydowanie i jednoznacznie aż do końca. I trzeba nam Jego mądrości. Mądrości, której nas uczy On, nasz mistrz i nauczyciel. Byśmy umieli otwierać się nieustannie i coraz bardziej na dobro, na wyzwania dobra. Bo jeżeli raz człowiek otworzy szczelinę swego serca na autentyczną dobroć, to naraz będzie dostrzegał w sobie, jak serce jego się będzie powiększało i otwierały się coraz to nowe horyzonty możliwego dobrego działania. Ale właśnie chodzi o to, żeby ta szczelina w nas zaistniała. Chodzi właśnie o to, aby nie odgradzały nas od Chrystusa te złogi zła, które pragną nas wewnętrznie stłamsić i wmówić, że letarg i paraliż życiowy są czymś dobrym. Są programem na naszą przyszłość. Jakże ważne jest to, czego nas uczy Salomon z dzisiejszego pierwszego czytania. Młody władca, stojący wobec wielkich wyzwań, nie chce bogactwa, nie chce wywyższania się nad innych. Prosi Pana Boga o jedno. Racz dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. I Pan Bóg go pochwalił właśnie za to, że o to dla siebie prosił. I obdarzył go nie tylko tą mądrością serca, ale także innymi wielkimi zaletami umysłu i sposobu panowania, dzięki czemu zasłynął jako szczególny władca tamtego czasu na Bliskim Wschodzie. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Pisał święty Paweł w liście do Rzymian. Jeżeli jest w nas gotowość do pójścia za Chrystusem, zaryzykowania życia z Chrystusem i dla Chrystusa, jeżeli w nas jest Jego mądrość, to nie zostaniemy sami. To Bóg będzie z nami współdziałał dla naszego dobra, ale też dla dobra, które będziemy tworzyli z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa mocą Ducha Świętego, którego On nieustannie zsyła na swój Kościół. I dlatego, drodzy siostry i bracia, będąc ciągle zatroskanymi o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży, o to, aby ziarno zasiane tutaj w Krakowie przyniosło dobry plon dla nas samych, dla naszych społeczności, dla naszego narodu, dla Kościoła w naszej ojczyźnie i na świecie. Trzeba nam nieustannie prosić Ducha Świętego, Ducha mądrości i rozumu, Ducha męstwa i pobożności i Bożej bojaźni. O to, aby nie zabrakło nam nigdy odwagi, by powiedzieć dość iluzjom tego świata. By nie zabrakło nam męstwa, by iść i uczepić się
ręki Chrystusa. By zdążając za Nim dojść do tego Jego Królestwa, które nie będzie miało końca, które będzie pełne szczęścia i radości nieprzemijającej. I zdając sobie z powagi tej konieczności wołania o Ducha Świętego dla nas, powtórzmy na koniec tego rozważania słowa modlitwy świętego Augustyna, wielkiego nauczyciela Zachodu, żyjącego na przełomie IV i V wieku, nauczyciela, którego mądrość ciągle nas dzisiaj, także ludzi XXI wieku, zachwyca. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen.